Punktualnie o 11.30 oddano hołd poległym w walce o niepodległość. Burmistrz Jan Serkies mówił o dziedzictwie, jakie dała nam konstytucja uchwalona 227 lat temu, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem polskich żołnierzy. Dla mnie jest to święto bardzo radosne i staramy się stworzyć w Fojnowie właśnie taką atmosferę wielkiej radości. Rozpoczęliśmy to już 27 kwietnia świętem flagi. Była wciągnięta bardzo uroczyście flaga na Mas z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego jednostki z Bolesławca. Natomiast później mieszkańcy stworzyli biało-czerwoną flagę żywą. Te wszystkie uroczystości zbiegły się w czasie również z rocznicą współpracy Hojnowa z francuskim Komentry. Dzisiejsza nasza wizyta w Hojnowie nie jest pierwszą. Od 2005 roku działamy wspólnie. Obecnie chcemy, żeby to młodzi ludzie również żyli w tej przyjaźni. Nasze partnerstwo cały czas się rozwija. We francuskiej delegacji byli także przedstawiciele Polonii, która dziękowała za konstytucję. Podczas wizyty goście oglądali także budynek szkoły podstawowej nr 4 w Hojnowie, a później wzięli udział w koncercie Gwiazdy Wieczoru Andrzeja Rybińskiego. Mimo padającego deszczu na hojnowskim rynku nikt nie liczył godzin i lat, a utwory nawiązywały także do patriotyzmu. O ile miłość można nazwać patriotyzmem, to na pewno tak. Ale wydaje mi się, że miłość jest to ta sprawa, która wiąże ludzi, a wszystko, co wiąże ludzi, powoduje, że ludzie są coraz lepsi i są dobrzy. A jak są dobrzy, to są dobrzy również dla siebie, ale i dla ojczyzny. W Hojnowie zatem czas majówki upłynął niezwykle ciekawie.